Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj tak akurat w tym momencie nie mamy nikogo przed obiektywem kamery, ale za chwilę się pojawi Robert. Robert wejdzie tam. Jest tutaj wejdzie i pokaże nam, bo wchodzimy właśnie tutaj do gołębnika, nowego gołębnika przebudowanego tutaj u kolegi Roberta z Gut. I zobaczmy, wtedy kiedy tu byliśmy, były, pamiętamy, takie normalne siodełka. A teraz cele, przepraszam. Cele mieliśmy, tak. Natomiast teraz to widzimy, są takie bardzo obszerne cele rozpłodowe. Wcześniej mieliśmy ten gołębnik traktowany jako gołębnik typowo, gołębnik lotowy, miał taki być, ale mieliśmy tutaj też gołębie rozpłodowe, mniejsze cele i te gołębie jeszcze tam latały. Natomiast tamten gołębnik wcześniejszy już pokazywaliśmy na wcześniejszym filmie, tam były już te cele, te boksy porobione, a tutaj stwierdziłem, że trzeba też zrobić takie eleganckie boksy. Też kolega Jacek Bereźnicki tutaj wszystko robił, całe te boksy, tak więc... Zobaczmy, właśnie one są wykonane, widzimy ze sklejki ładnie, tutaj są takie szufladki wysuwane chyba, tak? Tak jest. Bo widzę, jest kółko, że można ten, ale co ciekawe, w rozpłodzie nie ma żadnego rusztu w tych celach, tak żeby mogły swobodnie sobie być deptane samiczki niejako. Ale popatrzmy tutaj też na ściany, mamy o tutaj pary, to są stare czy nowe te? To są akurat te, które teraz są. Teraz są, czyli mamy, widzimy z numery 106, 107 po kolei, tutaj są oznaczone u góry też tymi liczbami. O. I każdy go... Tu mamy tak różnie, nietypowo, właśnie patrzmy, tu mamy ruszt na metalowym ruszcie położony, ruszt drewniany i trochę słomy jeszcze widzę resztki, tak? Tak, akurat, bo te gołąbki, które tutaj są, idea tych boksów jest taka, bo tutaj ten gołębnik, tutaj oczywiście mamy woliery, te takie dość przestronne, one 1,5 metra mają głębokości, są na szerokości całego gołębnika. Te gołębie zaraz po zniesieniu jajek są wypuszczane i one normalnie latają, tak więc te boksy służą na czas tak naprawdę znoszenia jajek, żeby ta pewność była 100%. A później no, te gołębie, wiadomo, że w rozpłodzie, żeby te gołębie miały jak najwięcej przestrzeni, żeby mogły sobie latać jak najwięcej na powietrzu. Myślę, że to takie jest dość ciekawe rozwiązanie. Te gołębie są w lepszym zdrowiu. Widzę, że w takiej jednej części masz 9 takich tak boksów. Tutaj, akurat ten jest cel, taki, bo tutaj był szczerny, a tutaj mamy gołębnika, to jest już troszeczkę inaczej. O, tu jest naprzeciwko siebie, czyli 9 i 9, to jest tutaj 18 tych par. A tam jeszcze jedna gotowa u góry podwieszona, czyli 20 niejako. I też widzimy na ścianie tabliczka, tutaj podejdę, może pokażę. Tutaj jest tabliczka z kolejnymi numerami, par. Tutaj masz otwarte też, widzę, otwarte masz niektóre. Tak, tak, bo one się po prostu niektóre po jednej parze wypuszczam, żeby się przyuczały. Tutaj możesz pokazać samiczkę. Prezent był Jotem Woca po takim... Tak, po olimpijczyku, który był na olimpiadzie, ale w kategorii jako gołębie młode. I tego gołąbka, tą samiczkę dostałem w prezencie i sparowałem ją w tym roku z samczykiem tutaj od Petera Węstry, który dał tego drugiego lotnika oddziału i mam nadzieję, że z tego będą fajne gołębie. Wydaje mi się, że one do siebie są. To jest pasą. Ten samczyk, który tutaj siedzi. No widzimy. I one wydaje mi się, że bardzo fajnie do siebie pasują. A tutaj jest pełna siostrzyczka takiego gołąbka. O tym mówimy teraz. Tak, to jest pełna siostrzyczka takiego... 100% szelensa zakupionego tutaj dzięki uprzejmości kolegi Markusa Bauera i Manfreda jako takiego super lotnika w Niemczech. Pokażemy go też. Bardzo fajnie. Walter Bachne to się nazywa i ten lotnik super latał, nawet był o tym lotniku artykuł w gazecie. Akurat w następnych boksach zaraz go pokażemy. I po tym gołębiu spodziewam się super gołębi, a to jest jego pełna siostra, tylko tam rok młodsza po tych samych rodzicach. Naprawdę bardzo ciekawe gołąbki. Zobaczymy, co to jest. Dobrze, to przejdziemy sobie do kolejnego boksu tego. Tak. Tutaj, tak jak wspominał Robert, tutaj trwają prace jeszcze cały czas, także tutaj w przejściach widzę, jest gromadzony sprzęt. Tak jest, bo ten akurat jest gromadzony. Ten sprzęt jest gromadzony ze względu na to, że te chłopaki budują gołębniki, tutaj sobie to chowają, bo tu jest wszystko pozabezpieczane, alarmy, tak więc te chłopaki... Tu bardzo ciekawy nie gołąb, zaginie nic. Taki bardzo ciekawy gołąb kolorowy od Glencamenu. Akurat po bardzo ciekawych... Samczyk, tak? Samczyk. On dostał pełną siostrę New Belgian Pride od Marka Polina. Myślę, że tutaj może to fajnie grać ze sobą, bo tak wizualnie bardzo fajnie te gołębie wyglądają. Tutaj fajny samczyk od Gerarda Kopmana po tym jego Leonidasie, po tym najlepszym gołębiu dalekodystansowym. Z tej rodziny prezentowaliśmy właśnie tego gołąbka tam, którego akurat nie wystawialiśmy na aukcji. To jest kolejny boks, to już jest, czyli tutaj 20 par, 30, 40, 50 par prawie już się doliczyłem. Widzimy, jak kolega sprząta akurat teraz. O. Tutaj już mamy. Widzimy, jest sprzątane tutaj.
to... A to jest ten samczyk, o którym mówiłem, możesz tam zajrzeć do przodu. To jest ten, który siedzi? To jest ten, który siedzi na jajeczka. Tak. Widzimy go. To jest ten samczyk tego, co mówiłeś, Szelens, tak? Z którego roku on jest? On jest z roku 14, więc on te wyniki omija to rocznie. Mhm. A tutaj jest ta samiczka, córka Rudego, która jest z nim w parze. Ta, która tam jest z Rudem, to jest Zbyszek nazwany. Tutaj też można zerknąć na gołąbki. Córka Iwana, bardzo ładna zresztą i parowana z synem Mustanga od, Werkamenów. Tutaj chyba nie wiem, czy już się komuś udało w Polsce nabyć te gołębie. My mieliśmy je zamówione półtora roku, na nie czekałem. Wydają się bardzo fajne, no i miejmy nadzieję, że też takie fajne są, takie fajnie będą latać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja przepraszam, tylko powiem, bo zobaczmy ciekawostkę. Jeszcze tutaj kolega, kiedy sprząta, po skończy sprzątanie, tutaj lubisanem właśnie robi podsypkę taką tutaj w gołębniku na tych płytach. To lubisan to taki rodzaj podsypki tej mineralnej. My o niej kiedyś też wspominaliśmy. Się sprawdza u Was? Sprawdza się, no stosujemy to, żeby tutaj... Czuję w powietrzu bardzo taki miły zapach, taki ziołowy, takie czuć oregano trochę, takie widać, że świeże takie. Dobrze. To tutaj... No mamy po prostu... Ale widzimy, Robert, widzimy to, co zostało zmienione. Nie ma już tych takich zwykłych cel, są cele już takie boksy. A to moją ulubienie z Leo Foremansa. Leo Foremans. Co, jak ulubieństwo ma imię? Jan. Nie ma jakiegoś takiego nawyku nadawania imion, ale on jest z fantastycznym samicą, on jest z córką akurat Paulin. Z córką Paulin od Alberta Derwy. No, czyli się, mamy tutaj po prostu ciekawy. Około ile? 20, 40, 60, 70, 80 par. Tak, mniej więcej. O, i po tych gołębiach teraz te młode, które będą, to będą pierwsze, co to do Ciebie szły, tak? Do mnie i tam kilka wspólnych gołębników chcemy obstawić, polotujemy na wspólnych gołębnikach. W tym roku zobaczymy, jak to się sprawdza u innych, nie tylko u nas. Damy sobie szansę, no musimy to spróbować. Musimy to tutaj popróbować. Po prostu tam też siedzi samiczka od Marcina Pacho, po tych jego dwóch olimpijczykach. Też ona jest naparowana do bardzo ciekawego samca z Będziego od Vandenabele. Też myślę, że to powinno fajnie się pokazać. To zobaczymy, no trzeba po prostu próbować. No będziemy patrzeć. Obserwować. A tak. Kiedy kolega już będzie miał te młode i nowe gołębniki skończone, tutaj będziemy sobie tutaj przyjeżdżać i zobaczyć, jak tutaj się odbywa hodowla. Po tym połowym samcu, tak? Gołębi. Bardzo gołębie fajnie latały, to jest taki linii gołębi daleko. Ty mówisz o tym tam z tyłu, tak? To ja przejdę, może jeszcze go pokażę. Gołębi daleko dystansowy od Kuba Hermansa właśnie. Fajnie mózgi po nim latały i mam o nim taką, jego pełną siostrę, też taką czerwoną pstrą z gniazda. I po nim, i po niej super latały gołębie, nie? Tak więc myślę, to będziemy sobie patrzeć. Też może coś. Parowania ciekawe, kolega ma gołębi też dużo ciekawych, także mamy możliwość później. No widzieliśmy w tym roku 23 miejsce, szóste, tak, 6 miejsce, przodownik polski, GMP w kategorii gołębi młody. Gratulujemy, dziękujemy bardzo za pokazanie, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.